łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji, odświeżeniu. Sensacja! Krzesła C209. Malujemy, przerabiamy. Cena po renowacji 279 minus 100, czyli 179 za jedną sztukę. Wymiana, naprawa tapicerki 50 za jedną sztukę. Dowóz gratis po mojej trasie. Płatne przy odbiorze. Opcja korekty koloru – dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor – dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją, odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem. Ewentualnie natarcie olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymam się jednak z tą renowacją aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel w stylu sensacja, kupiony we Francji. Znowu zapomniałem, jak nazywa się ten styl. Sanacja? Nie. Na pewno była wojna o wprowadzenie tego stylu w Stanach Zjednoczonych. Na południu byli niewolnicy tradycji w stylach, w meblarstwie, a północ chciała zniesienie tego niewolnictwa i wolności dla stylu w meblarstwie. Bingo! To była wojna secesyjna. Poniżej link do mojego przewodnika po stylach w meblarstwie, gdzie jest opisany ten styl. Datuję wiek mebla na lata 20. XX wieku. Lity dom, siedziska na sprężynach pokryte skórą, ale niestety popękaną. Na uwagę zasługują ręcznie rzeźbione, typowe dla secesji ornamenty roślinne. Niewątpliwie największym atutem jest ręczna, głęboka snycerka, a w drewnie dębowym niełatwo się rzeźbi. Trud ten procentuje doskonałą kondycją snycerki. Do krzeseł można skompletować stół i kredens, które wystawiam na osobnych aukcjach. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Wysokość 94,5, głębokość z oparciem 43, szerokość w najszerszym miejscu 44. Wkładka siedzisko, głębokość 34,5, szerokość przód 39,5, od tyłu 37. Wysokość do siedziska 50. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry. Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową, gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcyjnie, jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Thank you.
Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał. I pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.